Zaskoczyłem mięśnie. Ej, a może by tak zrobić jedno powtórzenie więcej niż tydzień temu? Haha, ta, zaskoczyłem mięśnie. Może to tam jeszcze jedną serię tego wyciskania. Ta, chyba zaskoczę te mięśnie, haha. Cześć, Daniel z tej strony, AlScott.pl. Dzisiaj wam powiem, jak zaskoczyć mięśnie, żeby móc je budować, bo jakiś czas temu w świecie fitness właśnie powstała ten ruch zaskakiwania mięśni i ludzie zaczęli zaskakiwać je w różny sposób, czasami dosyć głupi i komiczny, jak nie wiem, robienie przysiadów na bosu albo robienie czegoś na piłce gimnastycznej, żeby jak najbardziej zaskoczyć te mięśnie i aktywować najwięcej grup mięśniowych, co niekoniecznie jest złe. Aktywacja większej ilości grup mięśniowych to nie jest złe, ale w ten sposób raczej, lub w ten sposób, jaki było pokazane, no nie jest to zbyt rozsądne w każdym razie. Ale dzisiaj wam powiem, jak zaskoczyć mięśnie, co doprowadzi do przyrostów, progresów i osiągania waszych celów siłowych czy tam sylwetkowych. Jak widzieliście na samym początku, to wcale nie jest skomplikowane, nie musimy zaskakiwać naszych mięśni, wiadomo jaki kreatywny sposób, nie trzeba oglądać horrorów w czasie treningu, nie trzeba trenować na piłce gimnastycznej czy bosu. Oczywiście możemy, ale to jest zastosowanie tych narzędzi treningowych jest inne i bardziej przydatne niż właśnie ten sposób, jak to wiele razy można było zobaczyć. W każdym razie dodawanie ciężaru co tydzień lub co dwa tygodnie za jakiś czas, dodawanie jedno lub dwa powtórzenia w serii w następnym tygodniu, dodawanie kolejnej serii, to jest jedna z głównych i podstawowych metod, jak możemy zaskoczyć nasze mięśnie. A te zaskoczone mięśnie będą próbować się zaadaptować do tego zaskoczenia, co za tym idę, będą rosnąć w siłę i w masę. Oczywiście te trzy formy, które pokazałem na początku, to są te najbardziej podstawowe i które prawdopodobnie znasz, ale jest oczywiście więcej sposobów, jak możesz zaskoczyć te mięśnie i zaraz o nich powiem. Narzędzi treningowych mamy naprawdę wiele i utrudnienie tego ćwiczenia czy serii jest jakby naszym głównym zadaniem lub celem, jaki chcemy zrealizować. I ponownie, możemy to zrobić na wiele sposobów. Możemy też dodać ciężar, ale jeżeli nie mamy przykładowo jak dodać kolejnego krążka na naszą sztangę lub na nasze hantle, zwłaszcza jeżeli trenujemy w warunkach domowych, czasami tego ciężaru po prostu zabraknie lub miejsca na ciężar zabraknie, to możemy przykładowo użyć gumy treningowej. Jak już wam raz lub dwa pokazałem, gumę treningową możemy połączyć z hantlą lub sztangą i przykładowo możemy utrudnić, zwiększyć ciężar przy przykładowo uginaniu łokci czy przed ramion z hantlami. W ten oto sposób. Jak wiadomo, guma zwiększa swój opór, im bardziej się rozciąga. Co za tym idzie, najtrudniej lub największy ciężar podnosimy w końcowej fazie ruchu. Ale mimo wszystko od samego początku guma, zwiększając swój napór, zwiększa też ciężar. Po prostu największy ciężar, największy opór będzie w tej końcowej fazie ruchu. I to jest jeden ze sposobów, który możemy wykorzystać. Możemy go wykorzystać praktycznie wszędzie. W wiosłowaniu, w wyciskaniu, w wyciskaniu nad głowę, gdziekolwiek chcecie, możecie sobie połączyć gumę treningową z hantlami, dzięki temu zwiększając ciężar. Oprócz tego kolejna rzecz, o której wam wspominałem, czyli zmiana tempa powtórzenia. Zwiększanie czasu pod napięciem, czyli przykładowo wydłużanie fazy ekscentrycznej, powolne opuszczanie, przytrzymanie fazy koncentrycznej, czyli przytrzymanie napiętego mięśnia. To jest kolejna zmiana, którą możemy wprowadzić w naszym treningu po powiedzmy 4 tygodniach treningu danym systemem, który był nam narzucony lub który sami sobie stworzyliśmy. Przykładowo znowu robiliśmy uginanie łokci na biceps normalnym tempem, ale teraz robimy powolnym tempem, czyli przytrzymując i opuszczając 2 sekundy. Hop, 1 sekunda przytrzymujemy i opuszczamy 2 sekundy. Czyli zmieniamy formę tego ćwiczenia, zwiększając czas pod napięciem. Oczywiście zmiana ćwiczeń, zmiana formy danego ćwiczenia również jest mile widziana po jakimś czasie, ponieważ nie musimy zaskakiwać naszego mięśnia co tydzień lub co trening. To jest niepotrzebne. Nasze mięśnie muszą się zaadaptować do danego wyzwania, które im stawiamy. Czyli przykładowo, jeżeli podnosimy dany ciężar, nasze mięśnie muszą się zaadaptować, czyli muszą urosnąć w siłę i w masę, aby ten ciężar podnieść, aby przetrwać, bo taki jest cel naszych mięśni, chcemy przetrwać. A on umiera, za dużo ma do podnoszenia, musimy być silniejsi, żeby przetrwać. Bum, nasze mięśnie się adaptują, później dajemy im większe wyzwanie, ale musimy im dać czas,
im, jakby mięśnie byli kim. Musimy dać czas tym mięśniom na adaptację. Czyli nie chcemy zmieniać form treningu zbyt szybko. Warto to robić przykładowo co 4, co 5, co 6 tygodni, nawet czasami co 8 tygodni, w zależności od tego, jak ustawimy nasz plan treningowy. Oczywiście możemy też wziąć pod uwagę ilość serii do ilości powtórzeń, ponieważ teraz trenujemy ćwiczenie w 3 seriach po 10 do 12, 13 powtórzeń. Zmieniając to za 5 tygodni i trenując teraz wyciskanie w 5 seriach po 5 powtórzeń, zwiększając ciężar, zmniejszając ilość powtórzeń, zmieniając rodzaj wysiłku, zaskakując nasze mięśnie, nadal dając naszym mięśniom okazję do adaptacji. Kolejno możemy zaimplementować super serię. Możemy zaimplementować wykończenia treningowe, czyli robić tak zwane serie na pompę lub tak zwane drop sety. Tutaj macie narzędzia, jak zaskoczyć nasze mięśnie i wymusić w nich adaptację. Nie musicie wymyślać ćwiczeń, gdzie robicie z jedną nogą, powiedzmy, jedną nogą odwodzenie z ciężarem, a drugą nogą robicie biceps. Oczywiście są różne hybrydy treningowe lub hybrydy ćwiczeń, połączenie poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia bardziej... brakuje mi słowa. Ćwiczenia bardziej funkcjonalne, ale ponownie to wszystko też zależy od waszych możliwości, celów, sprzętu, który posiadacie i tak dalej. Tak więc, moi drodzy, tak możecie zaskakiwać wasze mięśnie, aby rosły też w siłę i abyście mogli zdobywać wasze cele sylwetkowe, siłowe, treningowe. To wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że filmik był pomocny. Jeżeli tak, zostawcie to łapkę w górę, komentarze, widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia.